Kolejny odcinek Urokiego Dokiego Baby Lodowy Szczyt. Dzisiaj rozpoczynamy oczywiście kolejną przygodę w Spyro Reignited Trilogy, w trzeciej już części Spyro Year of the Dragon, i będziemy sobie przechodzić dwie kolejne plansze oczywiście. Myślę, że Lodowy Szczyt będzie dobrą planszą, żeby zacząć, bo oczywiście zrobimy go na stówkę, na 100%, czyli 500 diamentów oraz 6 jaj. I jeszcze nie powiedziałem o takiej zasadzie. Będziemy przechodzić ze świata na świat, na świat, na świat. Jesteśmy w drugim świecie i z każdym kolejnym światem w zwykłych poziomach będzie co 100 diamentów więcej, czyli w trzecim świecie w zwykłych poziomach 600 diaksów, a w czwartym świecie 700 diaksów będzie do zebrania. O kurczę, jak to ładnie wygląda ten ICP. Co on robi? Co ty robisz? Miałem dziś łowić znakiem w przeręblu, ale nosorogi zablokowały ścieżkę i nie mogę się przedostać. Spoko. Okej. Próbowałem porozbijać bloki strzelając z działa, ale to działo nie strzela prosto. Od rana nie mogę w nic trafić. Sobie trochę. Minimalnie mikrofon przyciszyłem. Co za typ? Jak on zaczął we mnie naparzać? Ja nie wierzę w niego. Dobra, ogółem jak zwykle zasada taka, że przejdziemy poziom, to będziemy mogli tą kolejką górską sobie zjechać z powrotem i takie inne rzeczy. I dobra, najpierw te dynamity. Oj, jaki double kill, oj, jaki jestem dobry. I będziemy tutaj sporo z działu strzelać, żeby trafiać w te ptaszory. Jest jeden ptaszor chyba tutaj. Nie, to muszę wyżej, albo nie. I weź tu traf. A, trafiłem, okej, okay, luz. Ha! I teraz sobie mogę tutaj na górę wejść, oczywiście. I oczywiście kamera się trochę zbaguje, ale ładnie to wygląda, te góry. Masakrycznie. A, jeszcze tu jest jeden ptaszor. Okej. Okay. Ale niestety muszę te ptaszory porozwalać, bo diamenty. Bo szkoda, że czasem nie widzę, jak one latają. A, trafiłem. No i ładnie, i o to mi chodziło. No tak, jeszcze tą kostkę lodu wielką. I ten jedno TNT, to jedno. I dawaj mi diaksa. Jep, no dziwnie poleciało. No i ogółem musimy im pomóc właśnie w tym wszystkim, żeby te nosorogi porozwalać, no i te kostki lodu. To jak ty tutaj się pojawiłeś, to ja nie wiem. Ty musiałeś kilka lat tutaj stać. Dobra. Jezu, ale mi się odbija. O Jezu, was nie znoszę. Super. Chciałem go zabić, a sam wpadłem. Z tym idiotą. Ale okej, okay, mamy tutaj typka. Ej, zaraz, ja Sparksa nie mam? Sparksa nie miałem, ale jaja. Kiedy ja go tak potraciłem? Wait, what? Zaraz, tu nie ma. Niet. Ciebie nie znoszę, ciebie bardziej, bo ty strzelasz z tych śnieżek całych we mnie. Ciekawe, czy jakoś fajnie ten ogień oddziałuje na ten śnieg tutaj. Nie, to tylko w jedynce tak fajnie działało z tą trawą, że się tak spalała. Znaczy nie, we wszystkich częściach to działa. Dawaj. Ty. I ty dawaj kolejny. No te jaszczury są fajne, śmieszne. Oczywiście widzicie tutaj popękane. Taki lód. Ciekawe, czy z jedynki, czy z oryginału działa. Ja tutaj to zrobiłem i to rozwaliłem, okej. Okay. Nie narzekam na to w ogóle. Jak się udało, to się udało. Trudno. No dobrze, to był taki fajny trik, bo powinniśmy to w inny sposób zrobić ogółem. Ale no jest sporo tutaj diamentów. Najlepsze, że wrogowie są nad nami. Ciekawe, czy oni się tego spodziewają. Chyba nie. Brrk. I wracamy. To będą takie dwie śmieszne minigry, jedna to ta baletnica taka. O kurczę, oni potrafią teraz w górę strzelać. Wow. A to dopiero. O, zawsze to lubiłem robić, patrzcie. Czemu on gra na gitarze? Oj, no to już skończył swój koncert. Trudno. Dobra, najpierw się ich pozbądźmy. Zauważyłem, że oni wolniej się przygotowują do napierania na mnie. Oni odpalają to TNT i w ogóle, a w oryginale to szybciej trwało. Okej, okay, a teraz takimi trzema sztukami strzelasz.
Wow, jaka duża rakieta. Aż trudno jej nie zauważyć. A ty co grasz na tej gitarze, typie? Okej. Okay. To ja to rozwalę, ale i tak będę musiał się inaczej przedostać. Najpierw tak, to... To... I jeszcze ptaszor. Jest. Czy jeszcze drugiego nie będzie? Upewnić się muszę? Nie. Tamtędy, tam jak jest zdrówka, to będę musiał tamtędy się przedostać. O Jezu. Mogłem to od razu zrobić. No właśnie, ta skrzynka. Mogłem od razu działem i jego rozwalić. I skrzyneczkę. I tam jest też jajo jedno. O, piątak, hello. Nie zauważyłem. I tu jest jeszcze jedno jajo stojące. Na wolnym wybiegu. Pyk. Znaczy z wolnego wybiegu. I bierzemy. Sporo hajsu. Ile już mamy? Ej! Prawie połowę. No i ładnie. A no tak. Kurczę, jeszcze tutaj. Ej, samo to się rozwaliło. Sorry. Sorry. Jaka frajda. Ej, no Sparks, halo. No dobra, czasem są te głupie takie błędy, że Sparks czegoś mi nie bierze. A szkoda. Zdążyłem, uff. Uff. Ale okej, jeszcze tutaj pójdę jedną ścieżką, żeby tam to jajo wziąć. Jak ty się tu pojawiłeś, to ja sam nie wiem. Jajo! Maynard! Kolejny grubas, co idzie spać. Dobra, nieważne. Będziemy przewijać te animacje, nie zabijecie mnie, prawda? Ale już te wszystkie animacje raczej myślę, że widzieliśmy. Zawsze kakałem z tego, że tutaj ten... Jaszczur, on nic mi nie zrobi, jestem... Chciałem powiedzieć, że jestem pod nim i on mi nic nie zrobi. Absolutnie nic mi nie zrobi. A zrobił mi. Dużo krzywdy. Zawaliście. No X, kurczę, D. W oryginale nie odpychało mnie tak daleko. Wow, 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 prawie bym spadł. Dobra, mam cię gdzieś, ty sobie wybuchaj jak chcesz. Czemu go nie... Myślałem, że go zabiję. Dobra, nieważne. Mam to gdzieś. Mam to już gdzieś. Przynajmniej mam Sparksa pełnego. Dobra, zbieranina. Tak to jest, jak mamy poziom z lodem. Tam widziałem ptaszora, zaraz będziemy mieć działko kolejne. O kurde. No chciałem ich dwóch. Chciałem ich dwóch załatwić naraz. No trudno, się mówi. Ale tu już jest zaraz koniec poziomu i od razu zaraz dwie minigry się zaczną. Po kolei, więc całkiem przyjemnie. Zawsze lubiłem te dynamity o tak rozwalać. Te TNT. No, trochę niżej. Mhm, jeszcze tu i ptaszory. Okej, pierwszy z głowy. I ten jak wysoko sobie lata. Jest, trafiłem. Dolecę. Yeah, jak zwykle. Luz. Ja bym się śmiał, jakby jakieś diamenty wypadły po prostu za mapę. By się to zgliczowało konkretnie. Dobra, i muszę tutaj najbezpieczniej. Okej, zbieramy kawałek i idziemy do minigierek w sumie. A tu wazony dzbany, głupie. Takie buty. Okej, tutaj otworzyliśmy. No i tu jest zakończenie poziomu. Halo, Sparks. Miałeś mi na większy dystans zbierać diamenty. Serio. Dobra, są bugi. Konkretne bugi. Przecież zdobyłem umiejętność zbierania. Yep. Zdobyłem umiejętność zbierania na dalszy dystans i co jest? O co chodzi? Czemu? Ja nie rozumiem. Dobra, ptaszor jeden. Kurde. Okej. Okay. O Jezu, a tamten sobie przeleci na drugą stronę. Dobra, myślę, że w taki sposób. Jeszcze to jeden ptaszor. Tam jeszcze jest jeden ptaszor. Jak go nie zastrzeliłem? Czy ja tym mam właśnie zastrzelić go? Albo to są te z wcześniej.
Dobra, bo się wrogowie z powrotem pojawili. To ma sens. To ma sens. Poustawiałem rano lodowe bloki, żeby Bob nie miał szans dotrzeć do przerębla pierwszy. Jeśli chcesz sprawdzić, jak się zmieniłowi, pożyczę ci swój sprzęt. Okej. Chat. Dzięki za chata. Kolejny co płacze, grubas tak mały. Przy okazji, nasza gondola jest zawsze do twojej dyspozycji. Dziena, bro. I poszedł do naszego świata. Okej, minigra numero uno. Zróbmy to. Tak płatne. Zapraszam, Spyro! Za tymi drzwiami skrywa się najlepszy show wszechświata. Zgadza się! Tańce na lodzie! Akurat mam bilety na cały sezon, ale musisz się szybko decydować! Okej. Za 500? Zawsze wiedziałem, że kulturalny z ciebie smok. No śmiało, pokaz zaraz się zaczyna. God damn it, za 500. No okej, tak szybko się ładuje. Boże, ta muzyka. Okej, musimy ją chronić. Dziś wieczorem ma się odbyć mój pokaz tańca na lodzie, ale hokeiści wszystko psują. Pojawiają się za każdym razem, gdy próbuję rozpocząć układ i obijają mnie kijami. O, bardzo chciałabym znaleźć partnera. Kogoś odważnego, silnego, przystojnego i fioletowego. Kto zionie ogniem. Pomożesz mi podszlifować mój taniec na lodzie? Nieokrzesani hokeiści okupują tafle, a ja tak bardzo chcę ćwiczyć. Nieokrzesani. Dzięki, jazda. Jazda. Dobra, lecimy, Boże. I znowu nie ma takiej kamery od góry. Oj, będzie mi trudno. Będzie mi trudno. Widzę ciebie. I ciebie. I ciebie. Chodź, zbliż. To już wszyscy? Chyba to. Róże się pojawia, to oznacza, że wszyscy. A, to wszyscy. Jej! Uhu, nie ma róż. Ty piaro, dawaj róże z oryginału. Udało się! To był mój najlepszy występ. A co? Ale jeden z sędziów chyba nie był nim zachwycony. Zamiast różą rzucił we mnie jajem. Proszę, weź je sobie. O kurde. No się nie rozbiło ono. Serni. Jaki słodziak. Może na następnych igrzyskach wystartujemy w duecie? Nie. Znikaj. Natychmiast. Kurde. Dobra. Czyli pierwsza gra z głowy. Ogółem. Ten se stoi tutaj. Nawet nie zareagował na to. I myślę, że teraz jeszcze możemy sobie pójść tutaj. Ej, skąd ta dwójka? Halo. I cyk dwójeczka. To ja sobie tędy pojadę. Żeby było szybciej, żeby nie przechodzić całego poziomu od zera. Jedź, jedź. Tu. Tutaj tak, te schody na dół prowadzą do minigierki. A skąd ta dwójka się tam wzięła? XD. No dobra, dobrze, że ją zauważyłem chociaż. Kurde, to działo. Nie. Ops. Mam nadzieję, że nigdzie już więcej nie pominąłem. Mam 370. Co się dzieje z tą kamerą? Okej. No i tak, i tutaj właśnie powinienem z tego okienka zeskoczyć na dół. Kurczę, jeszcze tu ptaszor. A nie, to ten, co zastrzeliłem go. No tak. A tu jest jeszcze... O Jezu. Przecież ja to rozwaliłem. Serio, muszę dwa razy łazić, poważnie. Przecież rozwaliłem fajerwerkiem to. No god damn it. Riz. Hej, Riz. Siema. No to... To jest dla mnie głupie, przecież ja... O Jezu. Dobra. Musimy jeszcze raz. Jeżeli chcę to mieć wszystko. What the fuck. Dobra. Zjeżdżaj tam na dół. Szybciej. To trochę takie głupie, że mi się to nie zapisało.
Kolejka dobra, zjedzie. O Jezu, jak ona szybko pojechała. Bier mnie na górę, bier, bier, bier. Kiedyś to była taka cutscenka, tutaj to sobie o, mogę zeskoczyć i tak dalej. Dziwna kamera. Czy tamta skrzynka się rozwaliła? Błagam. Ej, wait, co? A teraz się rozwali... Jezu, już się cykałem, że coś się popsuje. Ale dobra. Jednak się rozwaliła, wow. Stracha miałem. Dobra, teraz możemy faktycznie do przodu iść. I do tej minigry, jak podejrzewam już tylko. Chociaż i tak podejrzanie za dużo mi zostało diaksów do znalezienia. Stety czy niestety. No trochę ten odcinek potrwał. Jak mamy zrobić dwa poziomy? A, halo, halo, halo. Bo tak to nie no, tam z minigrą tylko zostały. O, dycha taka fajna. I cyk dwójeczka, i cyk piąteczka, i cyk jedyneczka, i cyk dwójeczka, i cyk piąteczka, i cyk jedyneczka, okej. Wydaje się sensownie. Dobra, ale tutaj właśnie. Błagam, powiedzcie, że działa ten bug. Patrzcie na to. O, jak ja to kocham. Fuck. Dobra, nie o to mi też chodziło. O, dobra, i tak spadłem. Okej, jeszcze raz chcę to spróbować. Ale faktycznie może od tego zacznę. Ja jeszcze raz chcę. Oj, jeszcze raz chcę. Przecież się dało. Oczywiście, harcerz. Oczywiście, to jest tak głupie. Ale się udało, zdobyto punkt umiejętności, pewnie właśnie za to. Dobra, dobra, dobra. Okej. Oszczędziłem czas na bieganie. Lubię to, kocham to, oczywiście, że tak. Oj, drodzy ludzie. To jest tak piękne, tak zrobić właśnie w ten sposób tę grę. Dobra, a tutaj? Oh fuck. Oh fuck. Dobra, mam nadzieję, że otędy już stąd. Wait, what? A jeszcze skrzynka. Jeszcze raz, Spyro, próbuj. Co? Jak mam to? O, dobra. Tyle wystarczyło. Okej, brakuje mi już no, coraz mniej. Gdzieś tutaj jeszcze trzeba było wskoczyć. Mi się wydaje, że jakoś tutaj. Albo źle pamiętam. Dobra, teraz górą. Dobra, jednak górą. I spróbujemy. I tutaj to mnie połączy. Nie, to jest z powrotem to, ta. Iu, to jak to się wchodziło tam na górę? Pewnie tędy. Tak, tędy. No i zgadza się. Pytanie, czy to będzie wszystko. Błagam. Niech to będzie wszystko. Nie wydaje mi się. Oj, nie wydaje mi się. Musiałoby być 10-5-5-2. Jest. Wszystko. Idziemy, przewodnik, wracamy do tego świata. Zrobiliśmy na stówkę. I teraz zrobimy sobie jeszcze te bagna całe. Tak myślę. Bagna będą idealne. Na ten odcinek. Kurczę, udało się. Praktycznie bezproblemowo. Fuck yeah. Szkoda, że pomiędzy tym podróżowaniem jest właśnie taki tylko napis, że nie można sobie Spyro jeszcze posterować, zobaczyć ile obecnie mamy.
że podróż do tego miejsca i w ogóle wiecie, o co chodzi, tylko jest ciąg dalszy przygody, trzy kropki. Ale dobra, teraz Spooky Swamp zrobimy. What the fuck? A, cutscenka, no tak. Fifo fefo fum! Fifo fufo fiehe! Fidli fu rośni! XD. Ta din ta dum ta dam! Chyba o to ci chodziło. Trzeba jej pomóc! Żartujesz, prawda? Prawie cię usmażyła! Ta, ale celowała w ciebie! Nigdy nie robiłem tego wątku w Spyro 3. Dosyć! Kurde! Jaka akcja! Wow! Mortal Kombat! Dzięki. Nie ma sprawy. Miałaś szczęście, że był tu łowca. Umiem o siebie zadbać. No pewnie, że umiesz. A może ci pokażę. Magia się skończyła, he? Może dam ci coś na rozpęd. Później się tobą zajmę. Ej, musiałeś ją tak odstraszyć? Dubbing. Dobra, jednak średnio w cutscenkach wypada ten dubbing. Wolę po angielsku, jest tak milej, fajniej. Nieważne. Upiorne bagno to jest plansza, którą teraz zrobimy. Tak, po drabince umiem się wspinać. Kurczę, 22 minuty, a ja zaczynam jeszcze jeden poziom. O, w pytkę. Ale cóż, no jak poziomy tyle trwają, no to niech będą i dłuższe odcinki też. Trudno się mówi. Ale tutaj zrobimy na stówę, bo tutaj musimy shilly użyć do jednej minigierki. Oj, to będzie przecudowna minigierka jedna taka. W oryginale był tutaj jeden błąd, że mógł się kryształ jeden zbagować i po prostu zgubić się. Oj, ta muzyka. Spooky Swamp, jak fajnie wygląda. Dobra, już ci pomagam. Gadaj do mnie, bo ty mówisz... O, muzyka się zbagowała, super. O. Bestia niczym bies. Czekałem tu jak ten pies, byś pomoc chciał nieść. Tak, oni takimi wierszami, rymami, nie wiem, jak to się nazywało. Ale jakoś tak oni śmiesznie mówią. I czcionka jest akurat tak na środku. No dobra. To lecimy. Musimy zapalić wszystkie te świece. W oryginale to też chyba były świece, jak pamiętam. Jaka muzyka. Podoba mi się. Oj, tych nie lubiłem, co tak strzelają. Gdzie ty jesteś? Czy on cię zabił? On go zabił. Autentico. I tych dzięciołów. Nie lubiłem. Ach, gardziłem nimi. Pyk! I pyk! Też tutaj pewnie 500 do uzbierania, plus jeszcze te 6 jajek. 6 jajówek. I tu będzie jeden mini-boss dodatkowo. Od razu mówię. Będzie zabawy trochę. Dawaj, po drabince. Zapalaj, żeby było jaśniej. Tu nie ma diaksów, ale tu na dole są. Pyk, pyk, pyk. Za te tabliczki, za rozwalanie ich pewnie też jest z punktu umiejętności. Ale ja na razie na te punkty umiejętności nie patrzę. Czemu oni się biją? O, double kill. Milutko. Kluczyka będę potrzebował. Będę pamiętał. I tu jajo jest. Chodź jajo, kim jesteś? No, Michał! Cześć Michał. Adia! Zwykła animacja. 52 jaja. No to już ponad 1/3 gry. A tu jakie drzwi są fajne. Kolejna tabliczka, mam na to wywalone. Tam jeszcze ta jedynka. To co za widok, nie chcę. No, zauważyłem ją. A Sparks mi jeszcze po... A, no tak, skrzynka. Tylko dlatego mi to pokazujesz.
I tutaj będzie ta jedynka też. Okej. To zapalmy kolejne. A, tu jest hajs. Warto wiedzieć. Ops. I kolejna taka skrzynka. Zawsze lubiłem je rozwalać. Zawsze wiedziałem jako dzieciak, że o kurczę, tu jest najwięcej pieniążków, najwięcej diamentów. Taki Rocky Junior, Szymon Junior. Zawsze to wiedział. Dobra, tutaj chyba spokój. Bo dopiero... Kurde! Chciałem ich obu naraz. Tak. Chyba jest okej. Okay. Ile już w ogóle? 217. Ładnie. Dwa dzbany? Oj, bankier, oczywiście. Rygle na wrotach, tylko moc, co w klejnotach, rozewrzeć je zdoła. XD. Jaj więcej znajdzie ten, kto mądrze wybiera, a nie jest sknera. Powiększowania, koniec już rymowania, pęka mi bania. XD. Dobra, to akurat wyszło. Wyszło po polsku. Udało się. Pęka mi bania. Still better than polski rap. No. Okej, okay, tu już nic. A, to już koniec poziomu właściwie. Bo tutaj pomagamy kolesiowi. Taki dzielny, a ja taki wałkoń. Niech więc weźmie to jajko. Teloniusz. What the fuck? Co to za imię? Kolejny taki latający. Co to za imię? XDDD. Dobra, mam na razie niebieskiego Sparksa, ale nie narzekam. Moim zadaniem teraz jest tak. Wejście tutaj na górę. Zapalenie świecy. Otworzy się walka z minibossem, a tam widzicie po lewej Shile. I teraz musimy poskoczyć po drzewkach. Jest jedno jajko, będzie zaraz kluczyk też. Chyba dolecę. Tak, doleciałem tu. Franek! Kimono. XD. Pytanko, czy ja tu dolecę? Chyba nie, muszę od zera. A jednak, okej, okay, dobra. O, dobra, nie muszę tak się bawić od zera. Ale fajnie. Oszczędziłem sobie jakąś minutę czy półtorej. Haha. Dobra, i tutaj będzie ta skrzyneczka. Właśnie te rybki jeszcze. Jak wejdę do wody, to niby tam pływać mogę, ale... Ale te rybki piranie, one biją mocno. Niestety. Dobra, Sparks mi nic już takiego tam nie pokazuje. To na razie oznacza, że chyba wszystko mamy do tej pory. Czyli bardzo dobrze. Bo to nie jest jakiś wybitnie długi poziom, ale do najkrótszych nie należy. No i tak w 6 minut ładnie zrobiliśmy do tej pory. No ale jeszcze czekają nas dwie minigry. Pokazuje mi Sparks dopiero tam, dobra. Czyli wszystko powinno być. No i właśnie. Siema, zaraz zawalczę z bossem. Hajsy. Tutaj czegoś nie ma, nie. Co tam, Shila? Zapraszam do środka. A, te, takie typowe zaproszenie. Siema. A, nie chcesz ze mną gadać, okej. Okay. Dobra, i o co tutaj chodzi? On będzie w nas rzucał. Bombami i tyle. I to jest dla mnie niezrozumiale prosta walka. Niby miniboss. No, okej. Okay. Nawet się nie muszę ruszać. No dobra, muszę w lewo leciutko. Pyk. I jeszcze dwa razy. Pyk, pyk, pyk. Easy as fuck. Hashtag gra dla dzieci. Dawaj, dawaj, szybciej. Szkoda, że nie mogę podlecieć do niego i zionąć ogniem i tyle. Szkoda, że jednym ogniem jego ich wszystkich we troje nie zabiłem. Dawaj, ostatnia bombka i bum! I jajuszko będzie. Tu. Herbie, pora odespać. Brąz na PSN.
Dziękujemy panu. 55 jaj. Dwa dostaniemy w minigrze z Shilą i resztę diaksów też podejrzewam, że tutaj. Bagno pachnie tak, jak na wiosnę wonny mak. Na wojenny ruszam szlak. Całkiem okej. No dobra, za minigrę się najpierw zabiorę, a potem za zbieranie reszty diaksów. O matko boska. Bomby są już tu. Zrobimy z jajkami bum. I zleci się tłum. Drogę oczyści zwierz. Kangurku, czy pomożesz? Spiesz się, Shilo, spiesz! Tak, uwielbiam haiku. Haiku! Dobra, to jest haiku. Wolności podmuchy! Nadciągam zuchy! Okej, luzik. Dobra, moim zadaniem jest rozwalanie nie wszystkiego, ale to, co jest na jego drodze, czyli to jest trochę pamięciówka, przyznam wam. Mi się wydaje, że on normalną trasą będzie szedł. Będę to powtarzał na pewno z kilka razy. Bo muszę obserwować, jak on idzie. Dobra, wpadłeś jednak na ten. Okej. Powtarzamy. Tak. Mhm. Powtarzanko. XD. Pierwszy grzyb. Te grzyby się odradzają też, w sensie one z powrotem idą na górę. Więc to też... Dobra, ty żyjesz. Typie. Okej. Nie wiem, jak ty... I kamienie też wracają. Co się sta... Gdzie on był? Kurde. W Spyro 3 zwykłym była taka kamera jeszcze bardziej z tyłu. Oh fuck. Dobra. Ty idziesz. Dobra. Poczekajmy. Okej. Chyba na to nie wpadniesz, prawda? Nie. I nie idziesz w ogóle dookoła. Nie! Które? Nie podoba mi się ta minigierka w tej wersji. Nie podoba mi się. Trudniejsze jest sterowanie. Zdecydowanie. Ezu, on znowu zaraz to wbije. No nie mogę tego poprawić. O co z tym chodzi? No halo. Jeszcze raz. Dawaj. Prym. O co z tym chodzi? Przecież dało się w Spyro oryginalnym, jak pamiętam, poprawić takiego grzyba. A przypominam, jeszcze będzie drugi typek. Dobra. Następne to będą te dwa grzyby. Okej. Dobra. Wygranko, Jezu, jak ledwo. O, jak ledwo. Rozwal to jajo. Oj, chcę mieć to już za sobą, serio. Peggy 18. Siemka. Jeszcze drugiemu pomogę. Zostało ostatnie jajeczko. Brat klatki wysadzi wieczko. Może pomożesz mu, deczko? Jasne. Oczyść mi drogę z kamoli. To wysadzić klatkę pozwoli. Biedne jaja w niewoli. Dobra, już ci pomagam. Tylko kurczę, ty będziesz miał inną trasę. Muszę się nauczyć jego trasy od zera. Okej, on omija wszystko. I dopiero... Pewnie tu idzie. Nie, on omija wszystko jak na razie.
być szybszy od niego. Którędy ty idziesz? O ten akurat, o Jezu. Dobra, jeszcze raz, czyli ty naprawdę wszystko prawie omijasz, okej. Okay. Tu omijasz, ty idziesz taką dziwną ścieżką, typie. Mhm. A tak naprawdę, tego nie omijasz. Tędy idziesz. Idziesz sobie tak dookoła. Nie wchodzisz na tego drugi raz? Okej. Luz, wygranko. Nie pamiętam jego trasy. Oj, nie pamiętałem, ale się udało. Mam z głowy. Michalina! Nie! Yeah! Dobra, widzieliśmy tę animację, dzięki. Kresto niewoli, że dwoje smocząt kwili, to zasługa Chili. Kurczę, akurat wyszło im tłumaczenie, jeżeli chodzi o to. Ile mi brakuje? No, jeszcze, o, jeszcze trochę, bardzo trochę. Tak naprawdę, o, tutaj 25, no to też ładnie. Już prawie, o, 400. No i szukajmy. Wydaje mi się, że reszta powinna być tu. Ale też widzicie, jak zdobywamy dychy i inne takie, no to nie ma co się dziwić. Pytanie jeszcze, gdzie tutaj są takie miejsca, gdzie powinienem podskoczyć w górę i w ogóle? Bo były takie. Chyba wiem. O tutaj. I o tam w górę, tak. To się nie dziwię, że tutaj jest sporo diaksów. Pyk. I... tutaj, ops, i do rozwalenia. A takie coś, okej. Okay. To już mi brakuje około 49. Dobrze liczę? Dobrze liczę. 49, no to myślę, że reszta gdzieś w tych miejscach będzie. Jeszcze kamień do rozwalenia. A, nie ma z niego hajsu, okej. Okay. Ten kamień wróci. Pyk. I tutaj też na górę. No. Ops. Co tu jest? A dycha, tak po prostu, leżąca dycha. 20 jeszcze. Wydaje mi się, że wiem gdzie. Chociaż nie, Sparks, pomóż. Ty jesteś bardziej od pomocy. O, tu jedynka. I tam. Ej, wait. Tu jedynka. I tak, tak jak Sparks pokazuje. Jeszcze tu. Czy to będzie piątka, jedynka i dwójka? Wszystko. Poziom wyczyszczony. Przewodnik. Wracamy do ogrodów południa. Zrobiliśmy. Poziom ukończony w 100%. Czyli w 39 minut zmieściliśmy się z dwoma poziomami i to nie jest to nie jest zły wynik. Mi się to podoba, bo tak jak chciałem, zrobiłem dwa poziomy, więc co zostało w tym świecie? Dwa zwykłe poziomy, speedway, boss pomiędzy dwoma światami i żeby wrócić tutaj do poziomu Sparksa. I tak naprawdę to jest tyle. Więc ludziska, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcineczku. Łapka, słup, komentarz, dzwoneczek, wszystko chyba powiedziałem, tak. Trzymajcie się. Hej, hej!